Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Troy152 i moi drodzy, witam was w szóstym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, mamy zadanie, żeby zabić atanowskie wilki dla tutaj pasterza Hermana. I to nie jest jedyne zadanie z tego jakby typu zadań. Kurde, no będzie mnie to denerwować, że to są rzeczy pod teksturami. Mamy też zadanie, żeby wybić topielce na wyspie. I prawda jest taka, że ja sobie to zrobię sama, tak jakby. Spotkam się z wami już po prostu po wybiciu tych potworów, dlatego że to nam zajmie bardzo dużo czasu. Czy ja coś jeszcze potrzebuję chwilowo z tych zadań do zrobienia? W sumie problem z topielcami na razie możemy olać. Żeby nie zaczynać tak też od razu od walki, to udajmy się do naszego, tak na wszelki wypadek. Ile ja mam mięsa? 45. O, tu się krwiopijce porespiły. Hello, dzień dobry. Możemy się ich w takim razie pozbyć na samym początku. Jakby tak kryta załadować, to by było naprawdę miodnie. Dobra, fajnie. A propos tego, pod kogo będziemy grać, moi drodzy, bo już się trochę nad tym zastanowiłam. Trochę mi to czasu zajęło, żeby podjąć jakąś tam decyzję. I doszłam do wniosku, że zagramy sobie kanonicznie, czyli tak jak oczekują od tego, nie wiem, twórcy, może. A przynajmniej tak jak było na tym podstawowym szkoleniu. Chwała Inosowi. A tu jest Hubert, dobra. Idziemy do naszego kucharza, ponieważ on miał też dla nas jakieś zadanie. Jeszcze raz to sprawdźmy. Nabór na statek to było, tak? Bruno dał mi trzy zadania. Pomóc kucharzowi, pójść do wioski, rozwiązać problem pasterza i chłopa. Dobra, to najpierw zajmiemy się kłopotem naszego kucharza. Podejrzewam, że on będzie chciał ode mnie mięsa, którego ja nie mam w ilości 50. Niech żyje król! Więc trzeba by było i tak zapolować na jakieś wilki i tak. Ale nie wiem, dowiemy się, czego on potrzebuje. Ja już do końca w sumie nie pamiętam, co on chce od nas. Czy tu jest kuchnia? Nie, kuchnia jest trochę wyżej. Chyba tutaj była kuchnia. Tak jest. Gdzie jest nasz przyjaciel? Nie widzę cię, tu jesteś. Witam. Mogę w czymś pomóc? Oczywiście, że możesz. Niektórzy z paladynów nadal nie otrzymali ode mnie prowiantu. Każdemu z nich należy się kawałek chleba, szynka, ser i butelka wody. Tym mogę się zająć. A kto z paladynów nie otrzymał jeszcze prowiantu? Hubert, Tancred, Walter, Ingolf i Gottfried. Ach, nieomal bym zapomniał, nasz kowal Teodor też jest bez jedzenia. Więc możesz jemu, jak i pozostałym, też zanieść prowiant. Daj mi znać, kiedy wszyscy dostaną swoje racje. Dobra, czyli zaczniemy od tego. Najprostsze zadanie ever. Jak jest to z punktami nauki? Mam jeden punkt. To mi to zbyt wiele nie da. Widzę, że tu jeszcze nie wstali. Wiem, po co przyszedłeś. To Marbot przysłał cię do mnie. Tak, to prawda. Muszę. Tym zajmujemy się później. Bruno powiedział mi, że także zlecił ci zadania. Najpierw musisz je wykonać, a potem możesz przyjść do mnie. Dobra, stary, właśnie mi zepsułeś wszystko. Okej. Śpimy do północy, ponieważ to jest moment, kiedy prawdopodobnie wszyscy tutaj będą, w łóżkach. Co się tak na mnie patrzy? Okej. Wiecie co, prześpimy się jednak do trzeciej w nocy. Ponieważ ja nie chcę latać za tymi paladynami. Wynocha z mojego łóżka. Właśnie, oni tu wszyscy powinni być. Przynajmniej większość z nich. Kogo miał być ten prowiant? Zobaczymy, czy tutaj są, czy będą w innym miejscu. Był Herbrand na liście? Nie, był Hubert. No dobrze. To w takim razie my sobie zejdziemy niżej, ponieważ oni mają niżej swoje kwatery. O właśnie. Był Hubert na liście. Nie, yeah. Czego? Witaj, Hubercie. Wszystko w porządku. No słuchaj, odkąd Marbot kazał mi przypilnować, aby topielce zbytnio nie zbliżały się do wioski. Wreszcie mogę choć trochę od niego odpocząć. A to dla mnie dużo znaczy. Tak czy owak, nieco inności nie zaszkodzi.
Bo z zasady, robota tu dość nudna i jednostajna. Naprawdę. A co z topielcami? Nie dokuczają. Na razie żaden z nich nie odważył się podejść zbyt blisko. Więc wejdź nieco dalej w las i zabij kilka, aby rozruszać trochę kości. Och, nie. Marbot surowo zabronił mi to robić. Muszę trwać na swoim posterunku. I to właśnie robię. Jak tam topielce? Nijak. Na razie żaden z nich nie zapuścił się zbyt blisko wioski. Marbot rozkazał mi, bym mu przyniósł skóry topielców. Tak. To masz problem. Nie możesz mi w tym pomóc. Dopóki nie otrzymam innego rozkazu od Marboda, nie mogę opuścić posterunku. Zresztą, jeśli wywabisz do mnie topielca, nic złego się nie stanie, jeśli ci trochę pomogę. Oto twój prowiant. Z pozdrowieniami od Jonatana. Dziękuję. Zrobię sobie przerwę na posiłek. Dobra. Dalej, kogo mamy? Erik to nie był, rycerz to nie był, rycerz Volker był na liście? Nie mam pojęcia. Był Walter, a nie Volker. Nie. Ale nie problem zagadać. Rycerz, 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 rycerz. Czy tutaj ktoś ma jakieś imię? Jest Ingolf. Ty też byłeś mi potrzebny. Pewnie zgłodniałeś na posterunku. To jeszcze delikatnie powiedziane. A co, masz coś do jedzenia? Aha. Trzymaj, to dla ciebie z pozdrowieniami od Jonatana. Dziękuję, Rolandzie. Więc pozwól, że się nieco posilę. Świetnie, stary. Dalej, kogo mamy? Gottfried też był na liście. Sądząc po twoim wyglądzie, chyba jesteś głodny. Nie tylko głodny, przyjacielu. Dokucza mi jeszcze pragnienie. Więc trzymaj to. Z pozdrowieniami od Jonatana. O, chleb, szynka, ser i butelka wody. Dziękuję. W samą porę. O Jezu, nie konsumuj tego przy mnie, błagam cię. Stary. Ach, jakie smaczne. Napiłeś się wody, gościu. Od kiedy woda jest smaczna? Matko Boska. Nie rozumiem. Witaj, Walterce. Wszystko w porządku. Tak, Rolandzie. Wszystko dobrze. A jak u ciebie? Też wszystko dobrze. Wyglądasz na głodnego. Ja nie wyglądam na głodnego, ja jestem głodny. Przysłał cię Jonatan. Tak. Mam ci przekazać twój prowiant. Wspaniale. Nie pogardziłbym kawałkiem sera lub soczystą szynką. No to świetnie, stary. Kogo mamy jeszcze na liście? Teodor, to wiem. I Tankred. Tankred to tutaj siedzi, ale on tu jest później chyba. Dosłownie tutaj któreś łóżko jest jakby jego. Czyli on jest teraz gdzieś na jakimś posterunku, podejrzewam. Sprawa też jest taka, że szukamy pana tego, Kowala. Znaczy się, no tak, dobrze. To Kowal jest chyba wyżej i go musiałam jakimś cudem minąć, ponieważ on na pewno nie jest w kuźni o 3 w nocy. Matko Boska, jak ja chodzę? Tu jest kuchnia. Dobra, czyli nad kuchnią. Boże, ale tu jest zawile, nie? Bruno, Ganelun, Herbrand, Oliver, Kuno. Nie? Tak, gdzie jest gościu tutaj? Dobra, zrobimy tak. Prześpimy się do świtu. I zobaczmy, czy tam na dole się coś zmieniło. Tu widzę, że ludzie wstają. Ha, ha, ha. Kurde, niedobrze, bo się spodziewałam tutaj znaleźć innych ludzi jeszcze. Bardzo niedobrze. To może byśmy się przespali do rana? Czy tutaj ktoś jeszcze jest nowy? Ktoś się kładzie do łóżka. Podejrzewam, że to jest Tankred właśnie. Tak jest. Siema. Zgłodniałeś może? Mam tu coś dla ciebie. Jeszcze pytasz. Daj to szybciej, co przyniosłeś. Super. Jeszcze nam został Kowal. Tylko, że z tym Kowalem właśnie jest problem.
bo ja nigdy nie mogę go znaleźć. Jego nigdzie nie ma, ani w kuźni, ani kuźwa tu, ani siam, ani syram. Nie wiem, co ten koleś robi. On tam coś kiedyś napomknął, że w sumie nie ma żadnej roboty i tak dalej, no ale ja pindole, to nie jest powód, żeby go nigdzie nie było. Nie, możemy się przejść do kuźni, ale ja podejrzewam, że go tam nie znajdę, bo typ jest jakiś odpalony, jego tam praktycznie nigdy nie ma. Najgorsze jest to, że stąd jajco widać. Ja też nie znam innego miejsca, gdzie mógłby być, no i tak jak mówiłam, nie ma go tutaj. Trzeba by było się przekimać w najbliższym miejscu, gdzie jest łóżko. To było łóżko? Nie. On tutaj akurat chyba jest właśnie wieczorem. Pytanie, gdzie jest tak jakby w ciągu dnia, nie? Bo ja go nigdy nigdzie nie widzę. Dobra, tu było łóżko na dole. Tu jest tylko Raymond. Prześpimy się do wieczora i Kowal powinien być na albo do 5 po południu. No podejrzewam, że już jest wtedy tam u siebie. Przestraszyłam się trochę, bo te drzwi się dziwnie ruszyły. Dobra, tu są ludzie. Fajnie, fajnie. Stąd oczywiście nie widać, czy jest Kowal, czy go nie ma. Yo, jesteś. Fajnie. Ciekawe mnie, gdzie ty jesteś całymi dniami. Przyniosłem ci jedzenie od Jonatana. Jedzenie. Doskonale. Bo już całkiem zgłodniałem. Dobra, nie chcę z tobą gadać, bo ty i tak nie masz mi nic nigdy do powiedzenia. Idziemy oddać zadanko. Mam nadzieję, że to będzie wszystko, o co Jonatan nas poprosi. I później pójdziemy zapolować na te wilki. Pomalutku, powolutku. Na swobodnie, nigdzie nam się nie spieszy w modzie. I tak jest na 200 godzin. Cześć, Jonatan. Rozdałem wszystkim prowiant. Doskonale. Bardzo mi pomogłeś. Mam tu tyle roboty, że na roznoszenie pożywienia nie mam wcale czasu. Jeśli jesteś głodny, rozejrzyj się po mojej kuchni i zjedz coś sobie. Masz może dla mnie jakąś pracę? Tak, znajdzie się. Prosiłem myśliwego Klausa o zdobycie dla mnie 50 kawałków mięsa. Ale minęło odtąd sporo czasu. Nie mam pojęcia, dlaczego Klaus grzebie się z tym tak długo. Rozumiem. Mam go znaleźć i wyjaśnić, gdzie jest mięso. Właśnie. A jeśli to zrobisz, dostaniesz. I co wtedy? Dam ci bardzo smaczny gulasz. I nie tylko smaczny, ale i specjalny. Jeśli go zjesz, twoje mięśnie staną się mocniejsze. No dobra. Zgoda. Wykonam twoje zadanie w zamian za talerz gulaszu. Doskonale. I postaraj się przynieść mięso jak najszybciej. Wtedy będę mógł zacząć gotować. No jakbyśmy mieli, to moglibyśmy mu oddać. On surowego mięsa niestety nie sprzedaje. Właśnie, przy okazji, skoro pamiętam, mamy trochę gotówki i moglibyśmy sobie pozwolić na kupno kolejnego jakby eliksiru tutaj do życia u Kuno, więc zróbmy to. Cześć. Pokaż mi swoje towary i dawaj mi kolejny eliksir do HP. Właśnie, bo ja nie dokończyłam tej gadki odnośnie jakby pod co będziemy grali. I mam plan pod tytułem, że zagramy sobie właśnie takim typowym paladynem, tak jak gra, jakby oczekuje tego od nas, prawda? Dobra, zadanie na wilki wzięliśmy w ostatnim odcinku, więc akurat będziemy mogli sobie je powybijać. Z wilkami akurat może nie będę tutaj nic wycinała, bo sobie przy okazji do was pogadam, dlatego że mam o czym. Ponieważ się ostatnio sporo wydarzyło, jeżeli mam być szczera. A my też jesteśmy w stanie sobie tutaj nieźle z tymi wilkami poradzić, one mi nie robią dużej krzywdy. Jeżeli mam być szczera, to jest całkiem optymalnie, jeżeli może być optymalnie. Pamiętam, że tutaj umierałam bardzo ładnie grając sobie samemu za pierwszym razem, ale już nie umieram. To chyba znaczy, że mam dużo więcej HP, dużo więcej skilla i wszystkiego. Wszyscy jesteśmy w stanie ładnie przytankować. A jeżeli nam się troszeczkę dostanie, to myślę, że nic się też nie dzieje, prawda? Wypijmy sobie może taką miksturkę. Aha, bo na setkę przy... O Jezu, ale teraz zmarnowałam sobie...
No nic, dobra, trudno się mówi. Co ja chciałam powiedzieć? A no tak, chciałam powiedzieć, że właśnie tak to wszystko wygląda, że wypadałoby to ładnie się tym zająć. I tak, jest właśnie ten problem z tym gotikiem i z tymi różnymi sposobami pod tytułem, wiecie, granie właśnie kusza i tak dalej, te inne sprawy również. To jest strasznie zawiłe, strasznie problematyczne, ale to nic. Nie ma co się raczej tym martwić. Są rzeczy ważne i ważniejsze. W sumie teraz na te gobliny też by nam się chyba udało przytankowe zrobić. Ale ten wilk mnie bardziej obchodzi chwilowo. Boże, bo ja się dzisiaj kompletnie nie mogę skupić. Jest tyle rzeczy, o których chcę pogadać, bo poprzednie filmy nagrywałam na zapas i w sumie nie miałam kiedy nawet się odezwać. Fajnie, mam wpis w dzienniku, to bardzo dobrze. Chodźmy w takim razie od razu do Klausa porozmawiać. Tutaj jest ten szerszeń, to nie chcemy tego szerszenia. Siemano. Jonathan kazał przynieść sobie mięso. Dlaczego nie powiedziałeś tego od razu? Oczywiście, możesz je zabrać. Ale za to mięso, Jonathan powinien mi zapłacić 200 sztuk złota. I chciałbym otrzymać tę sumę, zanim ci oddam mięso. Ale ponieważ mi pomogłeś, zrobię wyjątek. Tylko bądź tak dobry i przypomnij Jonathanowi, że powinien mi zapłacić za to mięso. Mogę ci dać 200 sztuk złota. Doskonale, dawaj je tutaj. Chwileczkę. Nie zapomniałeś o czymś? Czego nie wiem. No, jednak zdobyłem dla ciebie te całe mięso. To chyba na coś zasługuje. I co z tego? Nie zapominaj, że zgodziłem się bezpłatnie nauczyć cię wszystkich moich umiejętności. I te umiejętności są więcej warte, niż te 200 sztuk złota. Ale za to, że w zasadzie sam wykonałeś tę całą niebezpieczną robotę, to z tej sumy możesz zostawić sobie 50 sztuk złota. Ale ani sztuki złota więcej. W porządku. Oto twoje 150 sztuk złota. Dziękuję. A teraz wracam do mojej chaty. Wpadaj z wizytą, jeśli zechcesz. Aha, czyli ciebie już tutaj nie znajdę. Dobrze to wiedzieć, ponieważ ja kiedyś go szukałam i nie mogłam znaleźć tej chaty. To nie będzie problem, jak już zaczniemy tutaj się poruszać po tej wyspie. A to już całkiem niedługo. Od razu się tepniemy najpierw do wioski, żeby powiedzieć Hermanowi, że sprawa jest załatwiona. A później się przeniesiemy jeszcze do Jonathana i potem jeszcze tutaj wrócimy, bo mamy jeszcze jedno zadanie dla Bruna do zrobienia. I myślę, że przed tymi topielcami to będzie warto, żeby je najpierw zrobić. Witaj. Cześć, Herman. Na Etechanos nie ma już wilków. No, w każdym razie, tego dużego stada, które atakowało twoje owce. Naprawdę rozprawiłeś się z całym stedem. Na Innosa. Wielki szacunek, Rolandzie. Nie spodziewałem się tego po tobie. Cóż, już nie wiem, jak ci dziękować. A ja wiem. Dając mi obiecane 100 sztuk złota. I je otrzymasz, Rolandzie. A nawet więcej, ponieważ to było bardzo niebezpieczne. I dlatego daję ci 200 sztuk złota. Jednak mam prośbę, nic o tym nie mów mojej żonie. Inaczej zacznie ględzić, że szastam naszym złotem. Nie obawiaj się. Niczego jej nie powiem. Dobrze, oto twoje złoto. Jeszcze raz dziękuję i wiedz, że zawsze będziesz tu mile widziany. No i świetnie, pięknie. Dostaliśmy dużą liczbę expa, naprawdę. Lecimy w takim razie do zamku jeszcze, oddać mięsko. Wow, ale była jakaś aura taka ciekawa przez chwilę. Tak, wrócę może do tego, zanim jakby będzie kolejna osoba, z którą będę musiała pogadać i coś zrobić, chociaż nie zdążę się rozgadać. Grałam już pod łuk i pod broń jednoręczną. I gra nie jest wcale taka przyjemna, jeżeli chodzi o grę pod łuki. Więc jednak bym tutaj zagrała sobie... Tak jakby gra i tak od nas wymaga, żebyśmy rozwijali w miarę na równym poziomie zręczność i siłę, więc najlepszym wyborem dla nas będzie pójście pod siłę, pod broń jednoręczną, w przyszłości myślę, że dwuręczną, dlatego że tutaj też jest ten aspekt, że później zostajemy paladynem i mamy nauczyciela, bo na razie nikt nas z broni dwuręcznej nie nauczy. Chociaż też muszę zobaczyć, na którym etapie uczą nas dwuręcznej, ponieważ dwuręczna się też bardziej opłaca. I wtedy szlibyśmy pod siłę,
rozwijalibyśmy kuszę, a ze zręcznością też nie mielibyśmy problemów, dlatego że oprócz tego, że jest bardzo dużo goblinich jagód i na w miarę wczesnym poziomie możemy się nauczyć eliksiru zręczności i eliksiru siły, szczawy królewskich też jest od chuja. No a kradzież kieszonkowa też będzie potrzebna do wykonania niektórych zadań albo do ułatwienia sobie po prostu życia, więc myślę, że tak to zrobimy. Zagramy pod paladyna, który będzie strzelał kuszą, będzie pod siłę, pod najpierw broń jednoręczną, później broń dwuręczną z czasem i co później, i później, 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 później. Będziemy jeszcze rozwijać w międzyczasie zręczność, czyli będziemy mieli ekspa za kradzież kieszonkową i za wszystko. I to będzie chyba najlepsze, co mogę zrobić. Oto 50 kawałków mięsa. Wspaniale. A oto obiecana nagroda, mój firmowy gulasz. Myśliwy Klaus potrzebuje więcej złota od ciebie. No tak, zupełnie zapomniałem. Oto 200 sztuk złota. I od razu mu to zanieś. Ja wracam do gotowania i smażenia. Dobra, ja już chyba nie muszę mu tego zanosić, prawda? No chyba nie. Dobra. Problem z topielcami, nabór na statek. To jest zadanie, które powinniśmy zrobić. Tajny cel podróży, Sen Raimunda. Kuno, fajnie. Aha, bo się już wieczorek zrobił. Dobra, w porządku. To możemy skorzystać od razu z łóżka i się przespać do świtu, wydaje mi się. Czy pójdziemy jeszcze dzisiaj polować na topielce? Nie wiem. Mamy questa do zrobienia dla Bruna, więc może byśmy się tego jednak trzymali. Szczególnie, że ten quest jest dosyć fajny, jeżeli mam być szczera. Mieliśmy porozmawiać z Jonatanem. Tylko czy ja to przeżyję? To jest bardzo dobre pytanie, bo teraz mi się przypomniało, że to jest ekstra trudny quest w sumie. To pewnie jeszcze śpią, nie? Bo ja do świtu się przespałam. Nie, Jonatan już jest gdzieś w dupie. Pewnie tutaj jest na górze, bo raz go też tutaj spotkaliśmy. Albo jest na polu. No, tutaj go nie ma. Więc bardzo możliwe, że jednak jest na polu. Kopie tam ktoś coś? Nie. Chociaż? Zaraz. Jasne, że kopie. Siema. W czym tkwi problem? Wszystko się wali. Po pierwsze, moja córka Charlotte. Moja żona Dorota i ja jesteśmy zgodni, że ona powinna znaleźć sobie dom. Po drugie, jest jeszcze problem z ukradzionym sianem, ja chyba zwariuję od tego. Opowiedz mi o problemie z Charlotte. A co tu dużo mówić? Trzeba ją wydać za mąż. Niestety, jednakże, dziecko nie słucha swoich rodziców, którzy chcą dla niego jak najlepiej. Rozumiem. Nie podoba się jej narzeczony, którego dla niej wybraliście. Och, co dziecko z tego zrozumiało? Wybraliśmy dla niej myśliwego Klausa, syna pasterza. Dobry chłopak, zdolny, dość zamożny, a na dodatek jest synem mojego przyjaciela Hermana. W sam raz dla naszej córki. Ale na nieszczęście, nasza córka jest zakochana we Fredzie. To biedny rybak, który bez swojej siostry Jati nie jest w stanie sam się wyżywić. Hej, nie mów tak. Fred to pracowity i przyzwoity chłopak, a ponadto jest moim przyjacielem. Nie zrozum mnie źle, wiem, że Fred uczciwym i pracowitym człowiekiem. I darzę go wielkim szacunkiem, tak jak jego siostrę Jutę. Ale Fred jest biedny jak mysz kościelna. Powiedz mi proszę, w jaki sposób zapewni godne życie dla mojej córki? Jedzenie tylko ryb wydaje się być monotonne. Mógłbym porozmawiać z Charlotte. Doskonały pomysł, Rolandzie. Im więcej ludzi poleci jej Klausa, tym szybciej ona zaprzestanie się opierać. Chwileczkę, Johan. Nie zamierzam przekonywać jej, aby poślubiła Klausa. I co zamierzasz? Polecić jej biedaka Freda. To nie tak. Po prostu postaram się dowiedzieć, co ona o tym wszystkim myśli. Cóż, nie mam nic przeciwko. Ale powinieneś powiedzieć jej o zaletach Klausa. Dobrze, to mogę zrobić. Dobra, bo tutaj mamy w sumie dwa zadania. Opowiedz mi o szczegółach kradzieży. No, to dziwna historia. Ostatnio z mojej szopy wciąż znika siano. A prócz mnie, nikomu nie potrzeba siana, przecież jestem jedynym farmerem na Etechanos.
Podejrzewam, że ktoś chce żartować. A może topielec wziął balę? Prawdopodobnie. No dobrze, ale teraz poważnie, jak sądzisz, czyja to może być sprawka? Nie mam pojęcia, Rolandzie. I bez przyczyny, nie chcę nikogo podejrzewać, ale... Ale co? Mimo że kradzieże mają tutaj miejsce. Gdzie twoi strażnicy stoją wszędzie. Niemniej jednak, brakuje 5 dużych balsiana. Ale żaden z twoich strażników nic nie widział i nie słyszał. Czy to znaczy, że podejrzewasz naszych strażników? I w tym paladyna Huberta i zbrojnego Jonasa, tak. Dobrze, w sumie, jest 2 strażników, którzy pełnią służbę przy mojej stodole. Nie wydaje się to dziwne. Zajmę się sprawą kradzieży i zwrócę ci 5 zrabowanych belsiana. Naprawdę. Ale muszę cię uprzedzić, że niczym nie będę mógł się za to odwdzięczyć. Zbiory nie były duże, więc moje oszczędności są. Rozumiem. Ale mimo wszystko, popytam Eryk wokoło. Dobra. Ja myślę, że na razie jednak zostawię te zadania. Zostawię. Chodźmy trochę pod expić. Ponieważ mamy ładnie już w sumie niedużo do kolejnego poziomu. Tak naprawdę. A tutaj jest parę miejsc, gdzie fajnie by było coś jeszcze pozabijać, porobić. Ja sobie w tym czasie pogadam, bo dawno nie gadałam. Te sprawy. No tutaj ta ekipa z Warszawy, no nie wiem, czy dam radę. Powinnam dać radę, no. Bez przesady. Ja wiem, że tych goblinów jest dużo, ale... Ja też mam ładnego kryta. Tylko gorzej, że one już mnie... No już mi zjechały tyle HP. Szkoda, że mój kryt nie istnieje, jak mnie tak oklepują. Dobra, nie, bo jeszcze ta krwiopijca tutaj jest i ona mi przeszkadza. Nie powiem, że nie. Musielibyśmy wyciągnąć pojedynczo. Na przykład bez tej krwiopijcy, albo żeby tylko ona się na przykład mną zainteresowała. Tam na górę też możemy iść, też byłoby w sumie fajnie. Ale to wszystko w swoim czasie. No, dawaj. Pięknie. Skrzydełka. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tych. No. Jest to jakieś tam wyzwanie, dlatego może się przejdziemy w drugą stronę. I pokonamy trochę wilków i innych tego typu ścierw. No, i będzie może dobrze. Czy tu są pełzacze w środku? Są pełzacze. Więc na razie tam nie wchodzę. A my w sumie moglibyśmy się przejść tutaj, bo... Tu nie byłam, a tu się idzie do Klausa w sumie. On ma tutaj niedaleko swoją chatę. Gdzieś tutaj się, o właśnie, wchodzi na górę. Dawaj, wskakuj. To tutaj się wchodziło? Nie, to trochę inaczej się idzie. Znaczy w sumie są 2 ścieżki. Tam też w ogóle wywaliło rybę na plaży. Ha. Siema, dziku. Ładnie, pięknie bijemy, ekspimy te sprawy. Tu w sumie byśmy mogli jedną rzecz bardzo dobrze szybko zdobyć. Ja tutaj chyba mogę nawet wejść tam, gdzie chcę. Czekajcie, bo tu gdzieś była taka dziura i tu się dało wliść. Gdzieś. Chyba, że nie, to dopiero chyba później. Nie, wlazłam. Haha, wlazłam tu. Pięknie, mamy jakieś rzeczy. Zobaczmy, co tutaj jest. Jeżeli nic nie widzicie, to nie bójcie się, ja też nic nie widzę. Fajnie. Górski mech. No tak, tu jest właśnie bardzo dużo grzybów. I tutaj je... O nie, zdeptałam chrząszcza. Matko boska. Tu jest martwy cieniostwór. I on ma róg cieniostwora przy sobie oraz starą monetę. I to jest rzecz, która nam bardzo tutaj pomoże. Jest też skręt z bagiennego ziela.
trochę rzeczy. To można otworzyć, tylko że od drugiej strony, ale przynajmniej mamy róg do zadania. To już bardzo dużo zmienia i pomaga, no, także fajnie. Kolejne zadanie będzie z głowy dzisiaj. Nawet nie wiem, czy by tak nie nazwać odcinka, bo dosyć ciężko jest się dowiedzieć, gdzie ten róg jest. O matko i córko. Nie chciałam tu wpadać. Jak ja mam stąd teraz wyleźć? O, na szczęście normalnie. Są to pielce. Więc sobie pobijemy te topielczyki. Mi się trochę, szczerze mówiąc, nie chce czekać. Jak widzicie, ich jest od cholery w tym miejscu. W sumie nie tylko topielcy. Bo są też właśnie na przykład dziki. O, tu jest ten posąg. Tylko tam musimy ostrożnie, bo tam jest od cholery znowu goblinów w tamtym miejscu. A przez to, że jest od cholery goblinów, to tam też nie jest po prostu bezpiecznie, żeby się tam poruszać. Dobra, ładnie. A te goblińska trzeba uważać, bo one się agrują dosyć szybko i potrafią nam nagle spaść na głowę agresywnie. Dlatego uważamy przede wszystkim. Ładnie. Jak dobrze pójdzie, to wbijemy nawet nowy poziom dzisiaj. Tylko byleby tam nie podłazić, bo nas zabiją. O Boże święty, a mogę jednego topielca poprosić do siebie? A nie całe stado? Dobra, więc mam teraz trochę czasu, żeby sobie do was poopowiadać. Ogólnie rzecz biorąc, to nagrywam odcinki na zapas, ponieważ uznałam, że to będzie w miarę wygodna rzecz, żeby tak zrobić. Ja pierdziel, co tam się dzieje na dole? A w sumie ja wiem, co tam się dzieje, no tak. Zapomniałam, że mi to będzie lokator pokazywał. Wiecie, bo tutaj ja nie bez powodu jeszcze nie gadałam z tym całym węzelem. Bo on ma takie specjalne, nie wiem jakby to nazwać, historyjki. I te historyjki mają bardzo duże znaczenie i się okazuje, że te legendy nie są wcale aż tak bardzo legendami. W sensie to jest dosyć taka duża prawda nawet. I możemy się na to bez problemu natknąć. Tu byłam, ładnie, fajnie, super. Więc tutaj to są te rzeczy jakby z legend tam. Tutaj jeszcze kiedyś przyjdziemy. Potrzebujemy 30 skór topielców, ale tutaj topielców jest na pewno od cholery, więc nie będzie z tym problemu. Tak, w ogóle byłam teraz w piątek na stand-upie. Było naprawdę fajnie. Aż za szybko się skończyło, moim zdaniem. Jakby nie tylko moim. Także fajnie było. Ten odyniec to się rzuci na mnie, czy ten topielec prędzej? To Klaus tutaj się... Nie, Klaus! Klaus, ty debilu! Nie 1000% Klaus tu robi jakieś dziadostwo. No sksuje mi tego dzika zaraz. Kurwa, ty śmieciu jeden! Ja pierdykam. Ja pierdykam, miecz paladyna znalazłam, tak o, ze w krzaku. Klaus, a co ty masz do powiedzenia na temat tego, że chcą cię spiknąć? Jajco, on mi tu wybił rzeczy. No nie, ty gadzie jeden. Chryste, panie. Utnę chłopowi chyba głowę albo jaja, no nie wiem, co mu zrobię. Dobrze, że tam już sobie wyczyściłam, bo... Ja pierdolę. Dostała chyba wylewu. Znaczy, ja wiem, że tutaj jest od cholery topielcy, bo ich tutaj jest od cholery, ale exp nie chodzi piechotą i jak ktoś mi zbije expa za mnie,
To przecież idzie, no, kręćka wykręcić, no. Tu jest tyle to pielców, one tak mruczą na mnie. Dzik to pielec, kto pierwszy? Nie wiem, oba chyba idą. Ta. Co ten tu pielec tak zachrzania? Jezus, uspokój się. A to jeszcze kolejny przylas do mnie. Ciekawi mnie, jakim cudem one tak agro nagle złapały na mnie. To było nawet dziwne, bym powiedziała. Dziwne to jest to, że miałam wam to powycinać, a właśnie z wami łażę i wybijamy tonę potworów. Ale w sumie zwiedzamy nowe części wyspy, no nie było nas tutaj. Także to jest jakoś usprawiedliwione moim zdaniem. Wydawało mi się, że tych topielców było tutaj zdecydowanie więcej. I przez to coś mi tutaj nie pasuje kompletnie. O, pięknie, korzonek leczniczy. Ja zapomniałam, jak się idzie tam, gdzie Klaus poszedł w sumie. Chociaż nie, jest też fajna droga i myślę, że ją obierzemy nawet. No, już wiem, jak tam się idzie, dobra. Ale to nie na teraz jest. Na teraz jest wybicie tych topielczyków. Przydałby nam się lepsza broń, by nam się przydała. Wiadomo, miecza paladyna nie założymy, no sorry. Ale no nie. Ile mamy w ogóle skórek gada tak na przyszłość, by mnie to interesowało? Bo jeżeli mamy odpowiednią ilość, to tak w teorii możemy oddać. Ile mamy? Nie widzę. 18, no dobra. No to jeszcze musimy trochę dozbierać. No nie martwcie się, już kolejne topielce na mnie mruczą. O Boże. No mam bardzo duży dylemat jednak dalej. Mimo że podjęłam jakąś tam decyzję, kim grać, to dalej mam dylemat z prostej przyczyny. No niestety... Zauważyłam, że jak mamy mało procent w broni, to bicie lewo-prawo nie sprawdza się kompletnie. Co to jest? A, list do rodziców. Okej, coś słyszałam. Dzika, wilka, te sprawy. Chyba, że się biją między sobą, bo się tutaj coś... O Jezu, znowu ta sama sytuacja. Nie wiem, dzika najpierw czy topielca. Topielec ma mniej HP. Uspokój się, paskudo. Wiecie, mi się nawet nie chce starać, żeby mi nie zrobiły krzywdy, no bo ileż można, nie? No, tu jest jakieś zejście też na dół. Tam coś mruczy po drugiej stronie w ogóle. W sumie możemy sobie tam zejść na dół, jak już tutaj znalazłam to miejsce, a nie pamiętam go w ogóle. A, bo tu jest taka... Ta, tu jest pojedynczy topielec tylko w środku. To dobrze wiedzieć, że nigdy tutaj nie trafiłam. To wygląda, jakby to się dało ruszyć, nie wiem, rozwalić czy cokolwiek. Ale chyba się nie da. Coś na mnie idzie? Nie wiem. Tu jest jakiś topielec. Trochę się chyba denerwuje na mnie. Jeszcze dzisiaj będę chciała oddać to zadanie z tym rogiem cieniostwora. Masakra, wam powiem. Pięknie, kolejny poziom. W teorii moglibyśmy wracać. Ale też fajnie by było dokończyć tutaj sprawę tych skórek, tych topielcy, jak już tu jestem. Kurde, naprawdę się spodziewałam, że będę to wycinać. Ale szczerze, nie ma chyba takiej potrzeby. W miarę sprawnie nam idzie, więc wycinanie tego nie jest aż tak bardzo konieczne.
23 skóry gada mamy. I to jest chyba ten moment, kiedy ja na przyspieszeniu zacznę po prostu żreć grzyby. Którym się je szybciej, kontrolem się je jeszcze szybko. To będzie spoko, bo też nam wejdzie mana. A przy okazji sobie uzupełnimy trochę życia. Pięknie. Super, naprawdę przyjemnie. Matko Boska, nie chcę trzech topielcy na głowę. Dwa się chyba triggerują, nie? Nie, jeden. Chociaż ten drugi wygląda, jakby chciał się triggerować na mnie. Ładny kryt wchodzi, mimo tego, że mamy tylko 10%. A w sumie dwa topielce. Czy mnie to jakoś bardzo zabije, zaboli? Cztery by mnie może zabiły, ale dwa? Chyba nie. Szczególnie, że ten jeden... Odciągnęłam go trochę i... stracił agro na mnie. Okej. Tam są cztery, tu jest jeden. Jak tak właśnie zaraz będziemy spacerować, to sami zobaczycie, że jesteśmy praktycznie... Właśnie, że ta wyspa ma taki... jakby koło właśnie przypominała. Ten topielec chyba zgłupiał i... A to młody jakiś topielec dostał wylewu, jak na mnie spojrzał. Dobra, nie będziemy się tak bardzo przejmować tymi topielcami. Szczególnie, że nie są wymagające aż tak wcale. Tu jest dużo krwiopic, tu możemy sobie ładnie przejść, tam są rzeczy pod ziemią, nie zbierzemy. On tu się zaczyna z tymi goblinami. Spokój mi tam. Tam jest ich od cholery, tylko że to są te czarne gobliny. Oj, wierzcie, my nie chcemy z nimi zadzierać. Już wolę topielce. Ja pamiętam, że naprawdę miałam... strasznie było. Zresztą widzieliście, nawet jak było strasznie. O, siema. Ty też masz trigger na mnie. To widzę taki naprawdę solidny. Jakby nie pogniewam się. Czy to można zebrać? Można, nie zebrałam po prostu. Dobra. Chodź to pielcu, nie mamy całego dnia. Fajnie, bo jednak się obeszło bez wycinania, a idzie nam naprawdę fajnie. Ojejku, teraz już powoli się szykuje mi dłuższy czas wolny, więc też będzie super. Chociaż już dużo odcinków nie powstanie w tym roku. Tak oszacowałam, że sobie skończymy do końca grudnia, będzie 14 odcinek z Odysei. Tak się zastanawiam, czy uda nam się opuścić wyspę jeszcze w tym roku. I w sumie nie wiem, jak z tymi skórami stoimy. 32 skóry, to wiecie co, możemy iść oddać zadanie. Chociaż ja bym wolała te topielce wszystkie już wybić jak mogę. Tu się przejdziemy, bo właśnie tędy się idzie do tej chaty. Tego Klausa. Możemy go chyba nawet okraść, jego tutaj na razie chyba nie ma. A tu są właśnie parę takich fajnych rzeczy. Tam też możemy wpłynąć chyba pod wodę. Z tego, co mi się kojarzy, i to będzie przydatne do któregoś tam zadania później. Siema topielcu. Tu coś mamy? Śledzik, dobra. Super. Nie wiem, czy nie tutaj się gdzieś wpływa, albo na środku tego... Chyba na środku, bo tam widać topielca pod ziemią. O Matko Boska, ja zapomniałam, że my nie potrafimy pływać. Ale będzie dętka, trzeba się wczytać. Bo stąd się nie da wyleźć.
Wiecie co? Ja się zmarwinię. Bo to było niezamierzone. Także wypijemy może jakąś... Albo nie, umówmy się tak, że pójdziemy spać do zamku. Która jest godzina w grze? 12. To się prześpimy do 15. Zapomniałam. Trzeba będzie porozmawiać z węzelem, żebyśmy się mogli nauczyć pływać. No tak, tego ciecia oczywiście tutaj też nie ma. Więc tak, prześpimy się do godziny 15, żeby nie było, że sobie czytujemy HP. O, zaczyna się ostrzeżenie. To będzie fajne zadanie. Tylko jeszcze go może nie rozpoczynajmy. Do 3 po południu. Mamy full HP, moi drodzy, nic się nie dzieje. Wcale się nie topiłam niedawno. Jest dobrze. Tylko widzisz, nam się rozpadało trochę. Teodor, siemka. Oto rów cienio stwora. Co? Chcesz mnie oszukać, prawda? Tak uważasz. Więc spójrz na to, co przyniosłem. Chyba zaraz oszaleję. Rób cienio stwora. Gdzie go zdobyłeś? Nie powiem. Niech to będzie moim małym sekretem. Nie mogę uwierzyć. Naprawdę go zdobyłeś. To bardzo cenna rzecz. Dam ci za niego 300 sztuk złota. No i pięknie, ładnie. Zadanie kolejne wykonało się samo praktycznie. Obecne zadania. Coś potrzebujemy? Problem z topielcami. No można by było oddać, ale na razie tego nie zrobię, dopóki wszystkie topielce nie padną pod moją bronią. Ale potrzebny by mi, jakby Bruno mi potrzebny, bo sobie dzięki temu przeskoczymy próg punktowy. Jeżeli chodzi o tą zręczność. To tylko gadanie. Zróbmy sobie F10. Sprawdźmy. 32 mam zręczności. Ale tak naprawdę mamy ten, czyli plus piątaka. Silniejszym, zręczniejszym zręczność plus 5. Ładnie, przeskoczyliśmy próg. Teraz tak, dwa potrzebuję na żuwaczki. I w sumie podobno parowanie tarczą jest fajne. Tylko, że na razie nie mamy żadnej tarczy, więc to jeszcze potrzymamy sobie punkty chwilowo. Szczególnie, że na każdym etapie się możemy tego w sumie nauczyć. Czyli i tak by wypadało iść sobie do Klausa. Klaus będzie u siebie w tej chacie, gdzie żeśmy byli przed chwilą. Ale zanim tam pójdziemy, no to myślę, że w kolejnym odcinku zaczniemy wybijanie tych topielców od tej strony. Tak, to jabłka na drzewie. Muszę się tam szczytować, bo coś się z tą drabiną popsuło. No i tak, i teraz zaczniemy iść od tej strony. Tutaj też są topielce. I zobaczymy, jak nam to, moi drodzy, pójdzie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla Was ten film i w kolejnym. Wybijemy topielce. I być może uda nam się tutaj zażegnać problemy tego Johana z tą córką i z tymi złodziejami. Zobaczymy. Dzięki i cześć.